Witajcie. Cześć. Ja jestem Dawid. A ja Daniel. Dzisiaj porozmawiamy o odwadze. Czym jest odwaga i czy warto być odważny, nawet jeśli się ma emocjonalne blokady mowy, jak jąkanie, jak blokady, jak strach i lęk. No właśnie, czy osoby, które mają jąkanie, które się jąkają, które się blokują, które czują strach, powinny ćwiczyć odwagę i jednocześnie mierzyć się z tym strachem, czy jednak odpuszczać? Tak, i tu możemy porównać, czy przytoczyć takie dwa aspekty odwagi. Odwagę jeszcze w starej mowie, jak to jest mimo tego bloku i świadomości tego jąkania i psucia swojego wizerunku, można powiedzieć, bo tak to niestety wyglądało. I drugi aspekt to odwaga w nowej mowie. Więc pierwszy możemy podać różne przykłady i przytoczyć właśnie, jak wyglądała odwaga, czy w ogóle była odwaga w starej mowie, czyli z ESBS-em, kiedy trzeba było czasem gdzieś jednak wejść, podejść do jakiejś osoby, czy jakąś sprawę załatwić. I na przykład czasem było tak na pewno, że można było to zrobić, ale nie trzeba było. I tu właśnie wchodziła ta odwaga, prawda? Czy jednak zaryzykuję i postaram się mówić w miarę na tyle płynnie, albo nie pokazywać, ukrywać, czyli kamuflować ten problem i odważyć się jednak to zrobić. No i myślę, że tutaj też to jest bardzo indywidualne, bo na przykład czasem mogła być taka sytuacja, gdzie odważyliśmy się jednak wejść, podejść do jakiejś sytuacji, przykład wejść do sekretariatu w szkole i o coś się zapytać. No i mogło to na jedną osobę tak wpłynąć, że odważyła się, ale miała pełno bloków, zacień, zająknięć i wyszła z jeszcze niższą w ogóle, z niższą pewnością siebie i w takim średnim stanie emocjonalnym, że tak powiem. A na drugą osobę może to tak wpłynąć, że jednak w miarę jej wyszło, nie pokazała tego problemu i nieco nawet ta pewność wzrosła, że jednak sobie poradziła. No tak. Czyli można by zdefiniować, że odwaga jest wtedy, kiedy czujemy, że może nie będzie wszystko idealnie, może mogą powstać jakieś zakłócenia, problemy, ale mimo wszystko podejmujemy tego ryzyka. I teraz w przypadku bloków mowy może być tak, że wiąże się to z czystą nieświadomością problemu, czyli idziemy, może nie będzie idealnie, ale nawet nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji, które wystąpią, czyli jak ten wizerunek nasz ucierpi i idziemy, albo wiemy, że będzie bardzo ciężko i jesteśmy odważni, trudno, bierzemy to na siebie, no i ryzykujemy. I teraz tak wspomniałeś, albo skończy się to porażką, że jeszcze nasza pewność siebie poleci w dół, albo skończy się sukcesem, bo też może tak być, że jednak sytuacja okaże się nie taka trudna, jak żeśmy ją wcześniej postrzegali, no i wyjdziemy z sukcesem i z większą pewnością siebie. I teraz, jakie są proporcje tego w naszym życiu, czy w życiu osoby z ASBS? No, najlepiej podejść na własnym przykładzie, na przykład na moim, gdzie no, myślę, że u mnie jednak wyglądało to nieco bardziej może pesymistycznie, że tak powiem, bo jednak mimo tego, że czasem się odważyłem podejść do jakiejś sytuacji, to jednak zawsze czułem się nie za fajnie, bo wiedziałem, że no, wyglądałem średnio, jednak ciekawe, co ta osoba o mnie pomyślała, od razu myślałem. I taki przykład może podam, kiedy miałem taką sytuację, już tak w wieku właśnie 16 czy 17 lat, kiedy jeszcze miałem problem z SBS, to byłem na takiej pewnej imprezie z kolegami i chciałem podejść do dziewczyny, aby poprosić ją do tańca. I zrobiłem to, podszedłem do niej, właściwie to było tak głośno i tam działo się wszystko, była impreza i głośna muzyka. I podszedłem do niej i właściwie to tylko spojrzałem na nią i wyciągnąłem rękę. I ona od razu wiedziała, że ją proszę do tańca, nawet nie musiałem nic mówić. Tak. Więc właśnie tutaj była ta odwaga. Musiałem ten krok zrobić, prawda, i się odważyć do niej podejść.
I to było ok, ale co Czyli było był dalej? sukces. To był sukces, tak, taki pierwszy sukces, z tego byłem bardzo zadowolony, ale co było dalej? Kiedy tańczyłem z nią, chciałem się przedstawić, czy cokolwiek powiedzieć. I pamiętam jak dziś, nie powiedziałem ani jednego słowa do niej przez chyba kilka piosenek. Fajnie nam się tańczyło, ona chyba też nie miała odwagi właśnie, żeby coś powiedzieć i zacząć, czy zapytać coś o mnie. I ja niestety chciałem, bo miałem tą odwagę, właśnie to jest to, że miałem odwagę, chciałem już to zrobić, ale niestety był blok za blokiem tak. i nie wyszło ani jedno słowo z moich ust do tej dziewczyny. No właśnie, czyli tu już nie chodziło o samą odwagę, czy to powiesz i się zatniesz. No właśnie, tylko tak. wiedziałeś, że w ogóle nie powiesz. Właściwie i próbowałem nawet, i pamiętam, że ja chciałem powiedzieć, już chciałem zacząć, ale ta muzyka głośna, w ogóle nic nie wychodziło z moich ust i w rezultacie ona nawet nie usłyszała tego pytania, a było to pytanie, jak masz na imię? Bardzo no właśnie. Prosty komunikat, który chciałem zadać. Tak. Ja również pamiętam z autopsji, że to się zmieniało. W czasach, kiedy było tych więcej zacięć, tylko tych zająknięć, to ja miałem większą odwagę. Bo jednak mówiło się, jednak mimo wszystko mówiło się, tak. szło rozpocząć mówienie, ale jeśli pojawiały się blokady, no to odwaga momentalnie malała, no bo cóż z tego, jak zaryzykujesz, jak za chwilę będzie stop. Więc lepiej było się wycofać, czyli zrezygnować z tego. No i później właśnie to wszystko malało i pewność siebie i samoocena, no i bo ta odwaga no, też malała od razu. No oczywiście. Więc no, w przypadkach, kiedy no, tych zaburzeń jest tak dużo, kiedy są te sporadyczne zacięcia, no to ta odwaga może być większa rzeczywiście. Odwaga, żeby zaryzykować. Żeby zaryzykować. Chociaż dziewczyny mówią zupełnie inaczej, że nawet jeśli ma być to drobne zacięcie, które by zepsuło ich wizerunek, wolą już się wycofać. I na przykład przemilczeć. Tak, i tutaj skończę jeszcze właśnie tą sytuację może. Jaki był finał tego? No właśnie... Jak można się domyśleć, skoro nie zapytałem i nawet nie powiedziałem ani jednego słowa do tej dziewczyny, to taniec się, bo tam czwarty czy piąty taniec, piosenka czwarta czy piąta się skończyła i po prostu poszła sobie tam do koleżanek swoich i ani jednego słowa przez ten czas nie zamieniliśmy. I nawet się nie dowiedziałeś, jak ma na imię. Nawet się nie dowiedziałem, jak ma na imię i... Co lepsze, ona była z naszej szkoły, pamiętam dokładnie. I pamiętam, że zawsze po tym, jak miałem ją na przerwie gdzieś tam, to jednak czułem się niekomfortowo, że nawet nie zapytałem się, jak ma na imię i nawet nie powiedziała mi ona sama cześć, jak przychodziła na przerwie. Tak. No to jest i już jest takie uczucie. Myślenie, co o mnie pomyślała, czyli tak. za kogo mnie wzięła. Za kogo mnie wzięła. No właśnie. Więc w tym aspekcie, jak sami słyszycie, no, z odwagą bywa różnie. Jak to się ma teraz z trenowaniem odwagi? Czy w ogóle odwagę można wytrenować i można się nauczyć bycia odważnym, na przykład w czasie kursów nowej mowy? Można? Jak widać, można. Prostym przykładem właśnie jesteśmy też my i wielu kursantów, którzy... No nawet fajny filmik teraz właśnie dodała nasza kursantka na kanale Joy of Speech. Tak. No i gdzie właśnie pokazuje, jaką zbudowała pewność siebie, odwagę i w ogóle pozytywne myślenie. Bo wspomina o tym, że była pesymistką. Tak, że przeszła od z pesymistki do optymistki. Tak. Właściwie w kilka miesięcy. No właściwie już od samego początku powiedziała, że w każdy dzień już jej myślenie o sobie, o jej pewności siebie zwiększało się. Tak. Więc jak tą odwagę budujemy? No budujemy ją przez małe sukcesy. Przez początkowe rozmowy oko w oko z jedną osobą. Później już z dwiema. Później z małą grupą. No i w finale najbardziej buduje odwagę kontakt z obcą osobą. I tutaj zajęcia w mieście, jak mierzenie się z rozmową z obcymi ludźmi na przykład poprzez sondaże na ulicy, poprzez różne ankiety, nawet pytania o jakieś miejsca i ta odporność na wszelakie reakcje, różne, bo mogą być różne. I to buduje naszą odwagę, że jednak
nie ma się czego bać, że to jednak my decydujemy, czy mamy zamiar zapytać, mm-hmm. i wcale to zapytanie się nie kończy niczym negatywnym. Mm-hmm. No i odwaga rośnie, aż do takiego momentu, i to jest wspaniałe. Pamiętasz pewnie swój moment, mm-hmm. parę lat temu, jak zadzwoniłem do ciebie i się pytam, chcesz wystąpić w telewizji? Wow, tak, to było mega. I pamiętasz tą reakcję? Byłem w szoku w ogóle. I masz na to kilka minut na decyzję. Tak. Mhm. Właśnie, to było tak, że ty zapytałeś mnie, mamy możliwość wystąpienia w telewizji? A ja tak, o, nieźle. Okej, okay, a kiedy? A ty mówisz, jakiś tam dzień za dwa dni. Ja mówię, aha, dobra, to w takim razie się zastanowię, bo jest to dość duże wyzwanie dla mnie. I ty wtedy powiedziałeś, no to masz jakieś kilka minut na zastanowienie, bo ja nie to szukam innego kursanta. Tak, no to powiedziałem od razu, okej, okay, biorę. No i właśnie. Okay. I tu właśnie jest to te wykazanie się odwagą. Odwagą, tak. No i tą pewnością dam radę jednak. Mm-hmm. Jednak dam radę i tak. Wchodzę w to, mimo że wcześniej się tego nie robiło. I tu jest właśnie ten dowód na to, mm-hmm. że no nie dało się wcześniej wyćwiczyć telewizji, no bo jak niby. Szczególnie na żywo i to jeszcze programy na żywo. TVP 2 i to jeszcze z Kamelem tak. i takimi celebrytami. Więc ta presja rosła i no te sytuacje jednak się mnożą. Ja pamiętam swój pierwszy występ w telewizji, gdzie właściwie nie miałem wystąpić. Jechałem jako gość i pani producentka pyta się, czy chciałbym wystąpić, bo słyszę, że ćwiczę mowę, mówię wolniej. Mm-hmm. Tak pomyślałem, czemu nie w sumie? Skoro wszędzie tak mówię i jestem pewny za swoją mowę, no to wchodzę w to. Nie? Mm-hmm. I okazało się, że w finale, już po montażu, ten fragment ze mną był bardzo często odtwarzany. Mm-hmm. Więc nawet był interesujący, mimo że jeszcze byłem w trakcie tego intensywnego treningu swojej mowy. I właśnie, i to jest te podejmowanie wyzwań ze świadomością, że wiemy, że nasza mowa to wszystko ogarnie. Mm-hmm. Tak. No. To jest ta pewność jednocześnie. Tak. Nie tyle odwaga, ale i pewność. Ta odwaga jest bardziej na wyższym poziomie, kiedy jeszcze jest ta pewność, że sobie poradzę. To wtedy jeszcze mam większą właśnie pewność siebie, że dam radę jednak. Tak. W nowej mowie to się już łączy ze sobą. Czyli mamy pewność, że powiemy i mamy odwagę. Mhm. W starej mowie czasem jest tylko odwaga, mimo że nie ma pewności, mhm. bo jest loteria, jest natura falowa, więc coś ci się uda, coś nie i czasem ryzykujesz i bywa, że wygrasz. Mhm. W nowej mowie, jak zastosujesz wszystkie elementy techniki nowej mowy, no to jednocześnie masz pewność, że powiesz, i momentalnie rośnie ci odwaga, a jak już masz za sobą kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy rozmów, no to jesteś tak odważny, że już potrafisz projektować przyszłość w związku ze swoją odwagą. I to pozytywnie. I to pozytywnie. Właśnie, to jest też fajny temat na kolejny filmik. Ta projekcja negatywna w SBS-ie, a teraz ta projekcja pozytywna tak. w nowej mowie. Więc zachęcamy wszystkich do trenowania odwagi, do mierzenia się. Osobom, które mają jeszcze problem z blokami mowy, to jak najbardziej też w momentach, kiedy macie ciut więcej pewności, wychodźcie, rozmawiajcie. I oczywiście zachęcamy was do rozpoczęcia treningów nowej mowy, bo tam nauczymy was, jak tą odwagę stale i systematycznie budować. Także dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.